Zacznę od tego, że potrzebujemy do wyznawania naszej wiary, do życia w wierze, jakiegoś także rozumowego uzasadnienia i rozumowego uporządkowania. Taką funkcję pełni katechizm, ale taką funkcję także pełni to, co kiedyś nazywało się apologetyką, czyli obroną wiary. Ta obrona polegała na uzasadnieniu rozumowym tego, co jest objawione w Piśmie Świętym, jakby dopełnienie tego, co jest objawione przez Boga w takiej refleksji człowieka, który dochodzi do wniosku, że przecież musi być ktoś, kto uczynił, uporządkował, nadał ruch temu światu, w którym żyjemy i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś takich elementów, nazwijmy apologetycznych, w naszych katechizmach było więcej. Dlatego też w czasach komunizmu te książki, które były wydawane przez biuro propagandy, przez różnego rodzaju stowarzyszenia, takie jak Strzeżenie Ateizmu, one uderzały właśnie w te elementy apologetyczne, no bo z Pismem Świętym nie trzeba było wcale walczyć. Co najwyżej można było wykrzywiać, wykręcać, wycinać z tekstu biblijnego jakieś fragmenty i mówić, przecież wierzycie inaczej. Tak zdarzyło się chociażby, że w Piśmie Świętym głoszony jest ateizm, ponieważ faktycznie w jednym z psalmów pisze, nie ma Boga. Ale w tej książce takiej apologetycznej ze strony ateistów zapomniano dodać, że na początku pisze, mówi głupi, w sercu swoim nie ma Boga. A głupi to człowiek, którego ze zdaniem porządny Żyd i porządny chrześcijanin w ogóle nie powinien się liczyć. I to, co w tym świecie, w którym żyjemy, w którym oderwaliśmy się od naszych korzeni żydowskich, pełni tą funkcję apologetyki, to w tym czasie, kiedy rodzi się Kościół, kiedy krzepnie, formuje się ta wiara w Jezusa jako posłanego Mesjasza i Zbawiciela, jest potrzebna swoista apologetyka, która odwołuje się do Pisma Świętego Starego Testamentu. Musimy być bardzo wdzięczni apostołom, uczniom Jezusa, którzy słuchali Ducha Świętego, którzy pozwalali się prowadzić i w różnych momentach odnajdywali i w różnym czasie to, co uzasadniało, że rzeczywiście Jezus musi być tym Mesjaszem, którego Bóg posłał, że w Jezusie był Bóg. Ten psalm, w którym jest wspomniane czy zapowiedziane kapłaństwo Jezusa Chrystusa, zaczął swoją karierę w Kościele dużo wcześniej, zanim powstał list do Hebrajczyków, bo jeden z pierwszych argumentów przywoływanych ze względu na zmartwychwstanie Chrystusa, na panowanie Chrystusa, na tytuł Pana i podprowadzenie do tego, że można Jezusa nazywać Bogiem, a najpierw Panem, to właśnie ten psalm, który dziś mieliśmy okazję słuchać, albo śpiewać, albo też czytać. Rzekł Pan do Pana mego, siądź po mojej prawicy, aż uczynię Twych wrogów pod nóżkiem stóp Twoich. Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu, panuj wśród swych nieprzyjaciół. Ten tekst był czytany jako jasna zapowiedź, bardzo wyraźna tego, że Jezus powstanie z martwych, zostanie wskrzeszony z martwych, że zasiądzie po prawicy Ojca, a więc będzie równy temu, który go posłał. Jest równy temu, który powstał, który go posłał. Że zmartwychwstanie jest objawieniem tego, że jest Panem. I że u Jego podnóżka, że panuje wobec tego nad diabłem, nad grzechem, nad śmiercią. Taki był sens pierwotny wydobywany z tego psalmu 110, który my dziś mogliśmy korzystać. Taką większą karierę na pewno zrobił jeszcze psalm pierwszy i drugi, jako że w czasach Jezusa te dwa pierwsze psalmy były złączone w jedno. One także były eksploatowane bardzo często. Natomiast z czasem, kiedy trzeba było także i napisać ten list do Hebrajczyków, do tych, którzy są bardzo przywiązani
do świątyni i do kapłaństwa. Trzeba było bardzo mocno uzasadnić właśnie to, że Jezus jest także kapłanem w miejsce tych kapłanów, którzy dotąd byli. Tym łatwiej ten list przemawiał do chrześcijan żydowskiego pochodzenia i tym bardziej był kłopotliwy ten list wtedy, kiedy świątynia została zburzona i wtedy, jak do dzisiaj, nie ma składania ofiar i religia żydowska, która tak bardzo chlubiła się tą świątynią i tak bardzo pokładała wielką nadzieję w tych składanych codziennie ofiarach, a także w różne święta i przy różnych okazjach. Poważny to jest problem. Tak samo widać bardzo wyraźnie, że w tych takich podręcznikach wydawanych, znaczy ich bardzo wiele powstało akurat wtedy, kiedy 2,5 miliona Żydów z krajów dawnego Związku Radzieckiego pojawiło się w Izraelu i kiedy dostawali w języku rosyjskim i hebrajskim, niemieckim i hebrajskim, do ręki taki podręcznik, żeby sobie czytali, żeby zastanowili się, czy Jezus nie jest Mesjaszem. To ogromna większość tych tekstów pochodzi właśnie z listu do Hebrajczyków, jako trudny dla kogoś, kto nie zna Starego Testamentu, ale bardzo pomocny i przekonywujący dla kogoś, kto zna ten Stary Testament. I to, co dotyczy już kapłaństwa w tym psalmie 110. Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, w blasku świętości, z łona jaczynki zrodziłem się jak rosę. Pan przysiągł i tego nie odwoła, Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Psalm, który mówi o wskrzeszeniu Jezusa, zapowiada panowanie nad wszystkim. Z czasem także się psalmem stał dla uzasadnienia tego, że Jezus jest kapłanem z wyboru Bożego, z ustanowienia Bożego, dawno już przewidziany i zrealizowany, czy albo też zrealizował to kapłaństwo przez złożenie ofiary raz na zawsze na krzyżu. Szukajmy uzasadnienia, porządkowania naszej wiary, nie tylko czytając katechizm, nie tylko korzystając z książki, które mogą nam wiele uporządkować z naszej wiary, ale także sięgając po książki czy księgi w Piśmie Świętym, które mogą się wydawać trudne, a przecież one także mają uzasadniać roszczenia Jezusa, jak mówimy, godności Jezusa, tytuły Jezusa, w tym także to, że Chrystus jest naprawdę jedynym arcykapłanem, który wciąż wstawia się za nami u Ojca. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.